Prezydent obecny. O, już 5 lat. No właśnie. To o tym rozmawiamy, no. O. 5 czy 10? Już drugą kadencję. Tak. No. Zaraz może na trzecią wybiorą. Tak. Jeszcze tak. On jeszcze jedną kadencję i 65 lat i na emeryturę może iść. Także on chce do 65 roku życia być prezydentem, a potem już pójść na emeryturę. Ile taki Tuskowski zarabia miesięcznie? Ty wiesz najlepiej. Tam chyba około 12-15 jako prezydent i kiedyś jeszcze zarabiał około dychy jako wykładowca na uniwersytecie, więc razem tak około 20-25 tysięcy złotych. To co, on jedno z drugim potrafi pogodzić? No, bo mówił, że prezydent ma czas pracy nielimitowany, więc w czasie na przykład jak powinien być w urzędzie, to poszedł wykłady miał ze studentami, nie? To historie są. Dobra, kończymy. Tak. Kończymy, widzowie. Dziękujemy wam za udział. Pozdrawiamy i do jutra miejmy nadzieję, no, w takim razie. W takim razie, na razie. Dobra. Odrobił pan lekcje? No, tak nie zdążyłem wszystkiego zrobić, niestety, kurczę, no. No zdążysz? No to teraz to już po północy to już. Tak, już po północy. Tak. Dobra, to tak, no. Czekaj, telefon ten ci dam. Ale... Tak, to poczekaj. Zrobimy jeszcze. Ja Adamowi jeszcze jedną rzecz, jak na kanale mu po ten i uciekam, no.